Łączycie się? Tak. Tak. Dobra. Jesteś na serwerku? Jestem. Yep. Pociąg. Jestem w pociągu. Dobra, zaczynamy w pociągu. Pociąg. Gramy. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Ogólnie rzecz biorąc, właśnie razem z Marcinem i tutaj z Maxem będziemy sobie elegancko przechodzić. Uwaga, teraz uwaga, przygotujcie się. Half-Life'a! Jedynka! Pierwsza część Half-Life'a. Klasyka! A potem kurde, utknąłem! Utknąłem już! No nie wierzę! Ja też! Proszę, wciągnijcie mnie! Stójcie w miejscu! Bye bye! Zginęłem! Marcin już zginął, okej. No cóż, Marcin dosyć szybko zginął. Ja na razie jeszcze żyję. Oj, to jest widzisz, była Max... No bo to tutaj często są landing jeszcze na pociągu. Ale chamsko napis map change wjechał, no co to jest? No żebyście wiedzieli, że jest zmiana, co nie? Ale szybko się ładuje, więc chyba nie będzie problemu. Tak, jest okej, jest okej. Ale właśnie nie powiedziałem, bo przejdziemy jedynkę, a potem gramy w trójkę od razu. W trójkę? Tak. Przejdziemy jedynkę i gramy... Nie, ale w dwójkę trzeba, to po dwójce trójka. Ale ja już mam trójkę i gramy w trójkę. No, Half-Life 3 konfirmy. Ale to trzeba fabułę ciągnąć, wiesz... Nie, trójkę, trójka jednym ciągiem. Słuchaj, będziemy jako pierwsi na świecie mieć trójkę. Dobry pomysł, bo trójka ogólnie niby nie wyszła, ale tak naprawdę ma jest już trójka. Max użył haksów i już mamy. Dokładnie. Dobra, wiecie co, ja będę tu w miejscu dla inwalidów, co nie? Weźcie, może usiądźcie. Tak się śmiesznie teleportujesz. Ja? Teleportuję się? Też tak śmiesznie jakoś tak skacze. No bo to tak jest właśnie. Ej, dobra, to chyba tu wysiadamy, co nie? Nie. Jak to jeszcze jedziemy? Rakieta atomowa. Chodź, wysiadamy stąd. Nie mogę wyjść. Nie wysiadam. Ale nie zdążyłem wyjść. Ej, ogólnie jak się słuchacie, to tu w tle babka opowiadam o laboratorium, co nie? Słuchamy właśnie. Coś tam słyszałem i tak. Ja nie przeszyję po angielsku aż tak dobrze. Ja nawet nie słyszę, bo mam za cicho, więc spoko. Jechać. Widzowie w komentarzach mogą nam napisać całą fabułę, co się dzieje na odcinku, więc... Znaczy tak, ogólnie rzecz biorąc, ja wam mogę tak pokrótce powiedzieć. Dawaj. Ogólnie rzecz biorąc, jesteśmy w fabryce soli w Wieliczce. Fajnie, to tutaj jest wydobywana sól jakby na całą galaktykę. Dla całej galaktyki, dokładnie. Największa kopalnia soli w Wieliczce. Tak, ale ogólnie tą planszę znam, bo tu w multi grałem, tą planszę znam. No jesteśmy po prostu jesteśmy pracownikami kopalni, co nie wysłali nas tutaj. I tam kampiłem, tam kampiłem, tam gdzie te wyjście, tam kampiłem. O widzisz, a ten helikopter to jest taki transportowy, co nie sól tutaj gromadzi w helikopterku i wszystko zabiera. Nie, to jest helikopter 117. Ale przepraszam bardzo, dlaczego my zostaliśmy tu wezwani? Ja nie wiem. No bo przecież jesteśmy pracownikami, trzeba przejść całą procedurę. Wiesz, myślisz, że to tak łatwo? Myślisz, że tak łatwo dostać się do centrum Wieliczkowej tej kopalni? Ale, słuchaj, my do roboty, patrz, ty jesteś profesorem, ja jestem profesorką, a to jest nasz przydupas. To jest nasz security. A ja, trzeba umówić. Stój. Przydupasie kucaj. Stój, nie ruszaj się, Blady. Przydupasie kucaj. Muszę zobaczyć twoją... No nie mogę, bo teraz się ruszasz, kurczę. Przydupasie kucaj. Później zobaczę twój identyfikator, jak masz na imię, bo nie wiem. No dobra, to później zobaczysz. Mówię, przydupasie kucaj, no to jest przydupas. O, już mówię, przepraszam. No kurwa, na kolana, no. Przepraszam, już nie róbcie mi krzywdy! Map change. Jezu, ile tych map change'ów. No bo tu na początku jest mega ich, bo tu cały czas jedziesz kolejką i się co chwilę zmienia. Wow. Dupasie skacz. I na początku widać zawsze nazwę naszego pięknego serwera. Skacz. To dobrze. No, bardzo dobrze. Dupa. Wszyscy zobaczą. A naciśnij tab. Dupa. Dupa. No ładna nazwa serwera. To jest nazwa serwera idealna, dostosowana do przechodzenia właśnie Half-Life'a, coś czuję. Minuta 30. Ale patrzcie, jak te wrota się otwierają, jakie te efekty graficzne, ja pierdolę, nie? Patrz tu. Z którego roku jest ta gra tak? Patrz tu, jakie efekty. Ona jest stara już. 2000? Nie wiem, czy chyba, kurwa, 9-9? No, 9-9 to jest chyba, 9-9. Ale będzie zabawa! Stara, ale jara. No, powrót do przyszłości. Dokładnie, ale się będzie działo. No to będzie dopiero dzisiaj, teraz będzie rozpierdolek. O, widzicie? A to jest ten, to jest robot Janusz, co nie? Ja on... Nie, to jest robot, to jest tytanowy Janusz. Nie, to jest boga wersja... Uwaga, wersja AT-AT. To w ogóle była śmieszna sprawa, bo tu pociąg przyjeżdżał i my się zatrzymaliśmy, a szlaban się otworzył pociągowi. Bo my mamy stać. No to dziwne. No tak, yes, tylko my powinniśmy chyba... Ale nie, moment, nie tak szybko. Nie tak szybko. Nie, change map. Który to już map change? 5? Piąty? No, to ty Mac Change tutaj są za chwilę, nie? Dupa, this server is running. Yeah. No, jedziemy w statku. Go! Ale poczekaj, no musi się ten załadować i jedziemy i pędzimy. A oj, teraz nie wiadomo, ej, co teraz będzie, patrzcie. Koniec. Wrota atomowa i nagle bang! I tu jedziemy, a to niespodzianka. Czy tak będzie wyglądało PKP w przyszłości? Chyba dokładnie, tak. Ale nie, to PKP w tym Wieliczce jest ogólnie, co nie? O, Janusz, hej! No, kolejny. To jest... tam. O, jest, a to jest G-Man? To jest Mr. G-Man, co nie? On to jest taki rozpierdalator ogólnie rzecz biorąc. Mr. Patrzcie, a ten robot wchodzi do kwasu, będzie teraz topił. No, a tutaj jest ogólnie kwas, czyli jak się w tym utopicie, to będziecie na takim kwasie, że wam mózg odjebie. Tylko, że zamienimy się w Halka. Ale widać takie doskakania tam, przeszkody. Czyli tu będziemy tędy chodzić, tak? Nie. Tak, nie wiem. No tak, będziemy chodzić przez całego tego. Nie, ja nie chcę map change'u, nie, uciekamy od niego. Dobra, szybko cofnijmy się, to może nie załapie nam. Schowajmy się. Może nas nie zauważy. I wtedy się uda. Kurwa, zauważy. Zauważył nas. Najgorszy przeciwnik to jest map change. No chyba. Jest, w końcu. Boże święty. Otwieraj te drzwi, kutasia. Otwierać! Kurwa, wypuśćcie nas stąd! Idzie security. Dobra, spokojnie. Czekaj, pokaż mi Blady swoją plakietkę. Cicho, panujmy. Cicho, spokojnie, schowajcie narkotyki. Nie będzie nas przeszukiwał. Cicho. What? Barney. Barney? Nie, to chyba nie jest Barney. Barney był tam gdzieś po drodze. To Barney. Naprawdę pisze Barney? Jest napisane Barney, no nie pisze Barney, ale z tego fabularnie to nie powinien być Barney. Ale a czemu? Ej, a blokujcie mu drogę, to nie pójdzie. Nie przejdzie. Już ten odpadł. No niestety Barney, koniec tego dobrego. No i koniec, obraził się. Nie, pierdolę tą robotę. Nie przejdziesz. Barney, mówię się, wkurwi się i nam nie otworzy tych drzwi. No nie, dobra. Dobra, spróbujmy ręcznie otworzyć, może nam się uda. Kurde, chyba nie. Nie no, ma tylko pasy tutaj. No, bo... O, coś powie. Nie, żartował. Żartował. Nawet ust nie otwiera. Patrz tą grafikę, jak się otworzą te wrota, patrz to. Patrz na to, uwaga. Patrz te efekty. HD w 3D. No teraz wchodzimy do głównej strefy wieliczkowej. Ale ostre tekstury, ja co nie? Ale teraz wchodzimy właśnie do głównej... Dobra, Max Change. Ej, ale jak jest map change, to jak wiecie. Ale to w sumie jednak dobrze, bo wiadomo kiedy będzie następna mapa, żeby nie wejść w to przez przypadek. Dokładnie. Ty, ale jest jakiś sprint, bo ja na szybcie mam jakieś opcje. Nie, chyba nie ma. Nie ma sprintu? Nie. Potem jak nie macie kombinezonu. No właśnie. Teoretycznie, co nie? Hello. Teoretycznie, teraz jeszcze... Wow. Włączyłeś alarm, Max, cheaterze, ja Boże! Nie, bo tutaj, patrz, bo tutaj pod biurkiem, to jest taki easter egg, tutaj pod biurkiem ogólnie był alarm, co nie? I można było go włączyć, żeby wkurwić ich. A tutaj jest ten laptopik. Gramy w coś? Wow. Fajnie, co nie? O, i on się wkurwia strasznie. Co wy odpierdalacie? Odczepcie się od mojego laptopa, no! Naprawdę? Bo pornosy ogląda, dlatego nie chciał, żebyśmy zaglądali. Ale to takie jednorazowe. To znowu jest Barney, ile tych Barneyów tu jest? Nie, bo to tak... To jest atak klonów. Bo to jest atak klonów, co nie? Einstein. Barneyów jest paru. Dobra, idziemy, chodź Max. Albert Einstein? A, jest Einstein, no faktycznie, bo tu Einstein pracował, w Wieliczce właśnie był Einstein. Ja tutaj jestem głównym bohaterem, widzę. No. Ogólnie w Wieliczce pracował Einstein, zanim wynalazł to wszystko. Jest map change. O, znowu G-Man? Chodźcie tu, patrzcie. Kto to jest ten G-Man w ogóle? Chodźcie tu. Ogólnie G-Man to jest jeden z takich tajemniczych pracowników, że tak powiem. Co to jest? To już się otworzyło. O, jest. O, otworzyło się. Na co tu chodzi? Nie wiem. O, a na przykład to, patrzcie, to jest bardzo ważne. To jest maszyna do ładowania życia. A czym się ładuje? E? Tak, E, ale musicie mieć zbroję, na razie nie mamy zbroja. Otwierasz wrota. O kurde, chyba musisz Chodźcie, tu jeszcze w lewo pójdziemy. No i G-Man to jest taką tajemniczą postacią jest G-Man, czyli on jest takim nie wiadomo w sumie kim. Takim Mr. G-Manem jest, to nie? On cały czas coś odpierdala. A tu jest ten pstryczek, tu możesz światło zgasić na przykład, co nie? Ale efekty graficzne, ja. No ale zapal światło, bo ciemno jest. A na przykład tutaj. O, a tutaj jest możliwość parkurowania już, czy nie? O, kurde. Raj dla Bladiego. A tutaj, popatrzcie, tu jest właśnie ten wymyślany Einstein właśnie tworzy swój wzór. Równa się zapal światło. Czekaj, opóźnij, czekaj, ten koleś pójdzie zapalić. Aj, zjebałeś. A czemu on ma tylko 50% życia? Co mu się stało? No bieju, bo Einstein ciężko pracuje. Poczekaj, pójdzie zapalić. Poczekaj, patrzcie, nie naciskaj! Ja nie chcę naciskać, tylko powstrzymać. Niech murzyn zapali. O, patrz na to! To jest murzyn! O, to jest yeah! O, zapalił! Ej, patrz, mamy osobistego murzyna do zapalenia światła. Yeah! No, i w każdym razie tutaj Einstein właśnie tworzył swój wzór na MC kwadrat, co nie? To właśnie tutaj, w fabryce Wieliczce powstało to. Wieliczce. Tak. No, a tutaj Barney stoi na straży, co nie? Doktor B. Kolejny Barney, ile tych Barneyów? No on mówi, koniec tego dobrego, robotnicy, do roboty, kurwa. Idziemy po nasze kilofy. Powiedział, że nie można ten. A czym będziesz kopał, kurwa? No właśnie, musimy po kilofy pójść. Nie, to Wieliczka, to jest Wieliczka. Minąłem map change. Yeah. Dajcie mi już broń. Poczekaj, może się jednak trochę podgłośnie. No smoking, ale... Kiedy to się coś zacznie? Hej, kuchnia! To jest ogólnie początek, co nie? Czyli jeszcze nic się nie wydarzyło, patrz, jest napój. O. Jest napój? Tak, 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 można wziąć napój, co nie? I tak, i tu jest ogólnie ciasto, co nie? I te ciasto należy do jednego z tych robotników, co nie? Jak tego wziąć? O Jezus Maria! O, zjebałeś ciasto! Ale się wkurwił, zobacz na niego, jak się zdenerwował. O, aż mówi, co ty odpierdoliłeś? To mój obiad był, a teraz już nie zjem. Ale spierdalamy tej. Nie, ja szybko uciekamy, bo się wkurwi. Już się pewnie zdenerwował. O, no dobra, wbijaj tutaj. Ręce do góry! Dobre? Ej, i tutaj jest tak, jedna szafka jest Freemana, co nie? To Max, jedna jest twoja. Freeman, jest moja. Ja idę strać. To otwórz ją. Kurwa, zajęte. Yeah. Czemu ma jakiegoś obcego pod nogami? Patrzcie tutaj. Ma obcego pod nogami. What? Kurde, a to jakiś taki pewnie kotek jego, wiesz? Ej, otwieraj. Ale dziwne, szczerze mówiąc. Co tam robi w ogóle? Ej, jakby co, ej, tu jest szafka Freemana, zobacz jakie on tu rzeczy ma. No właśnie patrz, nic nie ma, a to jest dziecko Freemana, co nie? Okazuje się, że jednak Freeman, albo chyba, że to jest Freeman, jako dziecko. Nie wyjdziesz z tym. A tutaj jest dyplom po rosyjsku, zobaczcie. Opa, dyplom po rosyjsku tego, operatora tej armaty wielkowej. Ja tu szczerze nic nie widzę, wiesz? No bo nie mogę wyjść, bo zablokowaliście mi wyjście. Ale wszystko tam jest. A co to jest to, co leży na ziemi? To jest energia, ale to jak zdobędziemy dopiero zbroję. No a tutaj na przykład jest papier toaletowy, co nie? Ale papier toaletowy, tutaj widzicie woda. Wywieczniki, które działają. Działa? Szarka działa. Widzisz, to technologia jest wysoka. No nie, i ten, wszędzie jest interakcja, bardzo mi się to podoba. No, to jest fajna rozwinięta gra. A to kombinezony! A to kombinezon. Jest! Mój! Mam kombinezon. Kurde, nie wierzę, no chyba zajebał jako jedyny, ale ja nie będę miał. Nie, bo są trzy. No, i teraz w lewym dolnym rogu pojawiło się życie i energia, co nie? Jest, widzę, no. I teraz mogę to wziąć. Tak, no, tak, mam teraz możesz to wziąć. Tylko, że to tylko ty wziąłeś, oczywiście. Czy ale nie? Super. Nie ma dla nas wszystkich? O kurde. Nie. No ale to może dobrze, będzie realistycznie, będziemy się dzielić po prostu. Jest latarka, okej, fajnie. A pod F jest latarka, jakbyśmy chcieli. A w tle chyba włączyła się dynamiczna muzyka, czy mi się wydaje? Poczekaj. Tak. Jest. F jak Poczekaj, podgłoście sobie muzykę może trochę. F jak Future. MP Volu? O, a chodźcie tu. No ja chyba też muszę to zrobić, poczekajcie. Co? Muszę sobie to... No, MP Volum to jest muzyka trochę głośniej. Podgłośnij sobie. Taka efektowna jest, dobra jest muzyka, posłuchaj. Słuchasz? O. Jej! To tędy? Muzyczka, MP, podgłośnij sobie Marcin. Muzyczkę. Słyszę. Dobra muzyczka, klimacik jest. Let's go. Tam to się zacina. A tu jest Mr. Barney, który nam otworzy ten. Teraz na... A tamte drzwi, co nie mogliśmy przejść wcześniej, to co tam? A to tam i tak nie możesz, bo tam nie mamy dostępu tam. Level 3. A tutaj już jest level 3 tej Wieliczki, co nie? To jak widzisz, Wieliczka, laboratorium w Wieliczce jest bardzo duże. Ale ja nie sądziłem, że taką rozbudowaną kopalnię mamy w Polsce. No a jak? Wieliczka największa dla całego kosmosu dostarcza sól. Hej Marcin. No dobra, chodźcie dalej. What the fuck? Ale reklamy, ja! To jest Janusz, A patrz, nowa technologia, najszybsza w mieście! Murzyn! A tutaj jest Murzyn Marek, nie, Kuba. Murzyn Kuba. Drużyna A normalnie. To jest zapalnia światła. No ogólnie reklamują laboratorium, że Janusz to nie... Patrzcie, tu są reklamy. Ooo, Black Mesa. Black Mesa, security force. O, zmienia się, o, patrzcie, najnowsza tama. Hydroelectric Dam. Dobra jest. Myśleliście, że to Wieliczka jest mało rozwinięta? Ja to gówno myśleliście. Wieliczka jest najbardziej rozwiniętym tym, a ja pójdę drabiną. Jebać zasady. Dobra jest, nie trzymasz się no bo on jest tym, on jest naszym przytupasem. A, on jest security, on jest security. Tu jestem! Macham wam! On musi chodzić dawidami, my musimy może... Jak to wygląda, ty jak... Jakby płynął, nie? Tu pływasz. Czemu to wszyscy naukowcy są tacy sami do cholery? Wejdź na chwilę na drabinę, chcę zobaczyć jak to wygląda. A tam zero animacji. Co to jest na dole? No nie, zamknęło mi się! Tylko nie zgiń, Marcin. Kurde, zamknęło się! Nie mogę, otwórzcie mi! Masz coś tam? A! Jezus! Co na mnie spadły? Straciłeś życia. Ja też. No? Musicie uważać ostrożnie trochę, bo to niebezpiecznie tu jest. Czekajcie, muszę jednak... Patrzcie! Muszę ściszyć nawet mają tego tutaj, turbinę elektryczną. To jest Tesla! Co, musisz coś ściszyć, Max? Troszeczkę grę musiałem ściszyć, to za głośno. Ale MP3 to jest tylko muzyka, czy to jest gra? Nie, tą sound. MP3 to jest muza. MP3 to jest tylko muza. Ja wiem. Tak. Wiecie? Czekajcie, idziemy pana. O, no czekajcie chwilę, nie biegnijcie tak szybko. Dzień dobry, Barney numer 50. A tu jest, to jest chłodnia. Faj, patrzcie, znowu ten gówno. Co to jest w ogóle? What the fuck? Ale nie, to jest jakieś gówno, tego nie było ogólnie. Zobacz. Mi się wydaje, że to są znajdźki po prostu, wiecie? Fajne, zobacz, rusza rtą, buźką rusza. Nie, ale wiecie co? Mi się wydaje, że to są znajdźki, w sensie, bo tego normalnie w Half-Life'ie nie ma. To są takie znajdźki, które dodano w Sven Co-op. Bo my ogólnie, nie wiem czy wiecie, gramy Half-Life 1, ale to jest modyfikacja Sven Co-op, co nie? Aha, czyli to jest troszeczkę inaczej niż w tym, w oryginale, tak? Nie, bo widzę, że chyba dodali, niby tak samo, ale chyba jakieś znajdźki po prostu dodali. Takie samo, ale trochę inne. W sensie żabek nie było tych takich. O, Murzyn. Hello. Cicho, oni nam teraz o eksperymencie powiedzą. To kurwa jest tej. Rzutnia atomowa. The administrator is very concerned that we get a conclusive analysis of today's sample. Excuse me, Gordon, but I'm rather busy now. Panie, jakby nie gadali naraz. They're waiting for you, Gordon, in the test chamber. Test chamber. Idziemy, nie? I ten voice acting po prostu. No trzeba poczekać, jak Murzyn nam otworzy, bo Murzyn musi nam otworzyć, bo to jest też, w ogóle centrum tutaj towarzystwa. W tym centrum wydobywano najrzadszą sól całą. To jest po prostu najrzadsza sól w całej Wieliczce. I rozumiem, że przydupas Murzyn otwiera drzwi. Tak, no musi otwierać, zawsze Murzyn otwiera. A co to za świecące pierdolki? A to są, to jest, to nie wiem, jakieś takie... To taki masaż nowoczesny. Nie mogę. Wow! O kurwa, coś się zepsuło! No to się zjebało tej. Co się stało? Ale nic nie dotknąłem. Max, ci też znowu coś popsułeś. Ja byłem daleko od tego, no co wy gadacie. To ty, widziałem, że to ty. Ja mam. Dobra, idziemy stąd, zanim się kapną, że to Max się coś rozjebał. Dobra, szybko spierdalamy stąd, zanim się zorientują, że coś poszło nie tak. Że zjedliśmy całą sól w kopalni. No właśnie, chujowo by wyszło. Ale nie dobra. Dobra, napierdalaj. Laboratorium testowe. Prawo, lewo? Czyli... Prawo. No bo tutaj będziemy testować właśnie najrzadszą sól w całej Wieliczce. Nigdzie nie ma takiej. A ta sól jest po prostu wybuchowa momentami. Ona jest o smaku karmelu. O Jezus. Karmelkowa. Teraz cichutko, bo oni chyba coś będą napierdalać. To ich posłucham nawet. Hello. I'm afraid we'll be deviating a bit from standard analysis procedures today, Gordon. Yes, but with good reason. This is a rare opportunity for us. This is the purest sample we've seen yet. And potentially the most unstable. Now, standard insertion procedures, everything will be fine. Okay, don't take my call. I can say that, although I will admit that the possibility of a resonance cascade scenario is extremely unlikely. Ty widzisz, on nie chce od ciebie, bo jesteś dupasem, nie chce od ciebie loda. Yes, you're right. Gordon, we have complete confidence in you. Well, go ahead. Gościu będzie za drzwiami? Nie, go pojebało. On powiedział. What the hell? Co to kurna magik jakiś? Bo on miał bo to są czarnoksiężnice ogólnie. Einstein zanim został naukowcem, to był jeszcze czarodziejem. Wow, i co teraz? No dobra, jesteśmy w sali testowej najrzadszej soli w Wieliczce, co nie? I będziemy przeprowadzać teraz bardzo rzadki eksperyment. Czyli chcesz powiedzieć, że Einstein to tak naprawdę Dumbledore? Dokładnie. No i to ogólnie, no wiecie, to eksperyment jak eksperyment, to nie ma żartów. Co mam zrobić tutaj? Mam nacisnąć guzik? No mówią wam, co mamy ci zrobić, co nie? To jest skomplikowana procedura, więc nie możesz się pomylić kodu. Wpisz dokładnie, to ci będą mówić, dobra? Wpisz dupa 10. Musimy wydobyć tą sól, panowie, musimy. so good as to climb up and start the rotors, we can bring the anti-mass spectrometer to 80% and hold it there until the capture arrives. Mogę nacisnąć. Bum. Nacisłem. No, powiedzieli, że po prostu to taka zajebista sól, że ja pierdolę. To jest mega super ultra zajebiste wiertło i... Że jak ją wydobędziemy, ale nigdy już na świecie nie zabraknie soli. Ale będzie sól wszędzie. Pokój na świecie. Halo, ale ja chcę pchać wiertło. No to idź. Ale jakie wiertło? To jest kosiarka, Boże! Marcin! To kosiarkę. No, o matko. A skąd ty wiesz, że jest kosiarka? No to akurat dotąd wiem, że kiedyś dosłem. Doszłeś? Doszedłem. A jak daleko doszłeś? Nie doszłeś. Do tego momentu. Nie doszłeś. A patrz, patrz, stój. Patrz, co się będzie dalej działo. Co się będzie działo dalej? Patrz. Patrzę. O kurwa, włączono promienie śmierci. To jest specjalne wiertło, w którym wywierca teraz sól. No, teraz dokopujemy się do centrum soli. Wiecie, że kiedyś, w tamtych latach, ta grafika była uważana za maksymalną, jaką można uzyskać? Ale to jest zajebista grafika. No i tak jest! Przecież nie ma lepszej grafiki niż Half-Life. Przecież Skyrim tu się przytympowa. No dokładnie. To po prostu wyciąga wszystko. Chyba ten najnowszy baton to jest gówno przy tym graficznie. Dokładnie. Daj spokój. Max, to najlepsza graficznie bomba ever, jaka powstała. Oh my god. To jest Half-Life. Yeah! Po prostu twój komputer pewnie zdycha w tym momencie. No, powiem ci szczerze, mam... Nie trzyma mi 60 FPS-ów, tylko 59, także ojeju. O, to zdycha. Opatrzcie. Jest, przyjechało, idę. Co przyjechało? Ale poczekaj, jeszcze nie kpaj, musimy to nagrać z bliska, poczekaj na nas, będziemy ci towarzyszyć. Co mamy zrobić? No patrz, ogólnie tak, poczekaj, jeszcze nie pchaj. Nie pchajcie jeszcze, to jest kosiarka, najnowszy model kosiarki. Uwaga. I tutaj na końcu tej kosiarki jest właśnie skrawek, turbo. Ale zróbcie szpaler tutaj, Max, z drugiej strony stań. Dobra, to z drugiej strony, A wszystko ładnie nagrać, uwaga. Trąbki. O kurwa, co zrobiłeś, Marcin? Pierdalam do góry, szybko! O nie! Nie! Pomocy! Nie wiem, co mam zrobić! Ja jestem do góry! O kurde, to radioaktywna sól się okazała być! O kurwa! Ja jestem do góry, a wy się! O, gdzie jesteś? Ja jestem do góry! Aaa, tu jestem na dole, biegam w kółko! Chodź na górę! Szybko! Już biegnę do was! Szybciej! Na górę będziesz bezpieczny! Chyba! O nie, nie zdążyłem! O kurwa! What the fuck? Ginęłem! Kurde, wiedziałem, że tak się stanie! Bo się źle ustawiliście, no! What the fuck? Ja nie zginąłem! Że mam czarny obraz, ale... A właśnie, a ja zginąłem, a Max jest? Wow, jestem! O nie, magiczne kulki! Co teraz? O nie! To koniec! Co tu się dzieje? Gdzie wy jesteście? Jesteśmy na dole. A ja mnie tepło. Mnie tepie cały czas gdzieś. Czemu mnie tepie, a was nie? Ja nie wiem, a gdzie cię tepło? Bo ty masz serwer założony pewnie. A, to pewnie dlatego mnie tepło. Nie, sporki inne główienka. O kurwa, ale był dramacik. Uff! Co to było? Ale się zrobiła dupa. Co mam w rękach? Co to jest? To jest jakiś, nie wiem, dla mnie to jest jakiś defibrylator. Poczekaj, spróbuję cię wyleczyć. A no faktycznie, tak. Pierwsza pomoc, no. No, to jest jakiś defibrylator, tego też nie było. To jest taki dodatek, ten, Sven Co-op, co nie? Tego też nie było. No dobra, ogólnie rzecz biorąc była Wieliczka i robiliśmy eksperyment na nowej soli. No i jak to przeważnie bywa, sól pierdolnęła. Bo sól okazała się radioaktywna i bardzo wybuchowa. A więcej dowiecie się w następnym odcinku. Tak jest, to be continued. Dokładnie. Ta-da! Na razie. Elo, elo!